Należy się Państwu jedno sprostowanie z mojej strony. Popełniłem błąd. Program naprawczy ma być przedstawiony do 31 lipca, a nie 31 sierpnia. Tylko ta poprawka. Dziękuję. Tym samym rozumiem, że na sesję sierpniową będziemy już uzbrojeni w bardziej precyzyjne obliczenia. Bardzo proszę, Pani Prezydent, Beata Dziedzińska. Ja nawiążę do tej imprezy kulturalnej o charakterze kulturalnym, która odbędzie się w dniu 28 sierpnia w Pile. Organizowana we współpracy z Ogólnopolską Telewizją Polsat, firmą Danon oraz bankami żywności. I oprócz celu promocyjnego, który trudno jest wymiernie ocenić, natychmiast na pewno nie będzie efektów, które pozwoliłyby na zwrot poniesionych kosztów, ale emisje czy czas antenowy to będą no, godziny najwyższej oglądalności. Relacje będą z różnych części Piły. Najczęściej tam, gdzie zorganizujemy zbiórkę żywności i to też od nas zależy, jakie to będą miejsca, w których wskażemy, żeby Polsat odpowiednio pokazał nasze miasto. Czyli przede wszystkim promocja. Jeszcze raz ponadlokalna, ogólnopolska promocja miasta. Cel taki długoterminowy. Drugi cel charytatywny, rzeczywiście zbiórka żywności. Polsat taką akcję we współpracy z Danonem organizuje rokrocznie. W zeszłym roku Zielona Góra była organizatorem i szczerze mówiąc Zielona Góra miała apetyt na więcej. Oni chcieli podjąć tą akcję ponownie. Bardzo zadowoleni i organizatorzy i biorący udział w tej akcji. Chciałam tylko powiedzieć, że do współpracy i współfinansowania tej imprezy zostały też zaproszone okoliczne gminy. Będą mogły też zorganizować swoje punkty zbiórki żywności za pośrednictwem właśnie banków żywności i no, przyczynić się do bicia rekordu tutaj lokalnie w Pile. Dziękuję bardzo. Jeszcze pani skarbnik też? Ja nie wiem, właściwie wszystko zostało powiedziane, jeżeli chodzi o wprowadzenie środków wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku, to myślę, że odzwierciedlenie jest w załączniku numer 1 do uchwały, gdzie podzielone są na dochody majątkowe i bieżące i w dziale 758, czyli w różnych rozliczeniach mamy kwotę w pierwszym przypadku w dochodach bieżących 106 855 zł, a w drugim przypadku, jeżeli chodzi o dochody majątkowe, z tego właśnie tytułu 44 tysiące złotych. Dodatkowo również w uzasadnieniu zawarte jest zmniejszenie m.in. obsługę długu 26 192 i te zmniejszenia, te przesunięcia powodują możliwość zabezpieczenia środków na przykład na tą imprezę kulturalną. Dziękuję bardzo. Czy są kolejne głosy? Bardzo proszę, pan dyrektor. Bardzo proszę, nie słychać jeszcze. Halo. Panie Prezydencie, jeżeli Pan pozwoli, Panie Przewodniczący, dwa zdania, ponieważ tu się wkradło się nieporozumienie, które trzeba z punktu widzenia merytorycznego bardzo jednoznacznie poprawić. Sytuacja finansowa Akwapilu w roku poprzednim rzeczywiście była taka, jak jest pokazana w dokumentach, natomiast podniesienie kapitału zakładowego, o którym była mowa przed chwilą, o której był uprzejmy pan prezydent Kosmatka powiedzieć, nie przenosi się bezpośrednio na wynik finansowy. Podniesienie kapitału zakładowego zgodnie z budową bilansu i budową źródeł finansowania firmy przenosi się na bieżącą płynność finansową firmy. Stąd podniesienie owego kapitału pozwoliło firmie mieć pieniądze, aby funkcjonować bieżąco. Natomiast po stronie źródeł finansowania pokazały się kapitały własne, które poprawiły nie najlepszą, powiedziałbym jeszcze bardzo niedoskonałą strukturę finansowania tej firmy i strukturę bilansu w ogóle. Wyniki finansowe firmy Akwapil, panie prezesie, za rok 2010 zostały przez firmę audytingową sprawdzone, zostały sprawdzone przez nas również. Te wyniki, które prezentujemy na forum Rady Miasta są wynikami od strony finansowej potwierdzonymi i kodeksową możliwością pokrycia straty, którą firma zanotowała, jest to, co dopuszcza kodeks spółek handlowych, a więc albo kapitał zapasowy, którego firma nie ma, albo zyski przyszłych okresów, o których trudno nam w chwili obecnej mówić, albo dopłaty wspólników, udziałowców. Na to się zdecydowaliśmy w tej konkretnej sytuacji. I pan prezydent był również uprzejmy powiedzieć o tym, co było przedmiotem ostatniego walnego zgromadzenia wspólników.
i pan prezydent był tam bardziej jeszcze radykalny niż to, co tutaj padło. Otóż, panie prezydencie, myśmy ten program naprawczy zarządzili do 15 lipca nawet. Że firma ma przedstawić, spółka nasza ma przedstawić poprawę tych wyników dotyczącą roku 2011. Natomiast z te wstępnych szacunków wynika, że jeżeli porównamy rok 2011 do 7 miesięcy roku 2010, to 2010 to było troszkę więcej niż pół roku i tam mieliśmy minus 1 200 000. Jeśli pominę dopłaty, które się pojawiły w roku bieżącym, to za cały rok, czyli prawie za dwukrotnie dłuższy okres, firma również powinna być mniej więcej na takim poziomie dopłat. Jeśli ten program naprawczy spowoduje wzrost przychodów, bo tu głównie gramy o przychody, po stronie kosztowej można zaryzykować, że firma jest bliska optimum, ale gramy o przychody, które nadal są, uważamy, do zrobienia większe. Czyli ten poziom straty za cały rok 2011 byłby taki mniej więcej, jak był za pół roku w roku 2010. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja osobiście miałem prośbę do pana prezesa Kijaka o dostarczenie w wersji elektronicznej tej prezentacji, tak aby zarówno radni, jak i mieszkańcy mogli później się z tym na spokojnie zapoznać. Czy są kolejne głosy w dyskusji? Nie widzę. Możemy zatem przystąpić do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Piły na 2011 rok? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kończymy głosowanie. Stwierdzam, że przy jednym głosie wstrzymującym Rada większością głosów przyjęła tę uchwałę. Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad. Jest to uchwała, projekt uchwały w sprawie... Przepraszam, mnie to się wyświetliło. Jest to projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników. Ten punkt porządku obrad był przedmiotem obrad komisji, ale nie był głosowany, jak mi tutaj panowie przewodniczący donoszą. Możemy zatem przystąpić do zgłaszania kandydatur, chyba że państwo chcą wcześniej jakąś dyskusję przeprowadzić. Ja osobiście nie widzę potrzeby, nie ma takiej, prawda? Więc bardzo proszę o zgłaszanie kandydatur. Bardzo proszę pani radna Wiesława Sztaba. Bardzo proszę. Widocznie pani radna Teresa Kasior była pierwsza. Bardzo proszę. Tak? Bardzo proszę. Bardzo proszę pani radna. Na przewodniczącego zespołu proponuję pana Janusza Kubiaka. Dziękuję. Czy pan przewodniczący Janusz Kubiak wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję bardzo. Proszę o kolejne. Tak, bardzo proszę pani radna Wiesława Sztaba. Bardzo proszę. Dobrze. Bardzo proszę. Grupa radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej ma przyjemność zgłosić pana Mariana Baryłkowskiego. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, państwo rozumieją moją trudną sytuację, bo w momencie zapisywania nie jestem w stanie zobaczyć, kto podniósł rękę. Jeżeli państwo się zgodzą, kolejność zgłoszeń uznana za kolejność według pierwszeństwa przyciśnięcia na terminalu będzie tą kolejnością, w której będę przyjmował kolejne kandydatury. Kolejność zgłoszenia nie ma znaczenia, więc dla załatwienia tematu. Bardzo proszę pan radny Paweł Dalkę. W imieniu klubu radnych Razem dla Piły chciałbym zgłosić kolegę Czesława Jobka. Dziękuję. Przepraszam, czy pan przewodniczący Marian Borkowski wyraża zgodę? Wyraża zgodę. I czy pan radny Czesław Jopek wyraża zgodę? Wyraża zgodę. Bardzo proszę. Kolejne zgłoszenia. Pani radna Małgorzata Karwacka. Halo? Bardzo proszę. Magda, właśnie nie wiedziałam, czy działa ten mikrofon, czy nie. Zgłaszam panią Marię Miller. Dziękuję. Czy pani radna Maria Miller wyraża zgodę? Wyraża zgodę. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani radna Maria Kubica. Zgłaszam pana radnego Jacka Bogusławskiego.
Dziękuję. Czy pan radny wyraża zgodę? Wyraża zgodę. Dziękuję. Czy są kolejne kandydatury? Nie widzę. Dobrze, możemy zatem przystąpić do głosowania. Pani mecenas, rozumiem, że możemy każdą kandydaturę osobno, powinniśmy każdą kandydaturę osobno. Czy jest konieczność, abyśmy głosowali zamknięcie listy? Nie widzę dalszych zgłoszeń. Dobrze. Przystępujemy zatem do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za tym, aby przewodniczącym zespołu do wyboru ławników na kadencję 2012-2015 był przewodniczący Janusz Kubiak. Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Praca w komisji jest niepłatna, to działa? Stwierdzam, że Rada jednomyślnie zdecydowała się na tę kandydaturę. Kto jest za tym, aby... Tak, możemy przystąpić do kolejnego głosowania? Możemy. Kto z pań i panów radnych jest za tym, aby członkiem tego zespołu został przewodniczący Marian Barełkowski? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada jednomyślnie postanowiła wpisać pana przewodniczącego do tego zespołu. Możemy przystąpić do kolejnego głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za tym, aby radny Czesław Jopek zasiadał w tej komisji? Bardzo proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że przy jednym głosie wstrzymującym Rada postanowiła, że pan radny Czesław Jopek będzie zasiadał w tej komisji. Za chwilę przystąpimy do kolejnego głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za tym, aby pani radna Maria Miller zasiadała w tej komisji? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że przy jednym głosie wstrzymującym Rada również zaakceptowała kandydaturę pani radnej Marii Miller. I przystępujemy do za chwilkę do ostatniego głosowania personalnego. Kto z pań i panów radnych jest za tym, aby radny Jacek Bogusławski zasiadał w tej komisji? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada jednomyślnie podjęła uchwałę, jednomyślnie zdecydowała, że pan radny Jacek Bogusławski będzie zasiadał w tej komisji, w tym zespole. Możemy zatem przystąpić do głosowania całej uchwały z wpisanymi nazwiskami. Ja w międzyczasie tylko poinformuję państwa, mieszkańców, że zadaniem tej komisji, tego zespołu będzie sprawdzenie pod względem formalnym jedynie kandydatur na ławników, które napłynęły do Biura Rady Miasta. Ostateczną decyzję o wyborze dokona Rada Miasta po sesji, po przerwie wakacyjnej w głosowaniu tajnym. Tymczasem kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników z wpisanymi nazwiskami? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo.
Stwierdzam, że Rada jednomyślnie podjęła uchwałę w tej sprawie. Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad. Jest to projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad kierowania i ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile, druk numer 109. Panie Prezydencie. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, projekty uchwał od 10 do 13 włącznie będzie referowała Pani Dyrektor Kolińska. Dziękuję. Proszę Panią Dyrektor o zreferowanie tego punktu. Projekt uchwały, druk numer 109, dotyczy zmiany uchwały, która była podejmowana prawie rok temu, prawie dokładnie rok temu. Chodzi o zasady kierowania i ponoszenia odpłatności za miejsca w ośrodku wsparcia w nowo otwieranym w ubiegłym roku ośrodku wsparcia na ulicy Bohaterów Stalingradu 23. Istota tej zmiany, którą proponujemy, polega na umożliwieniu korzystania z oferty tego ośrodka osobom, które nie są mieszkańcami Piły, oczywiście po zabezpieczeniu potrzeb gminy w pierwszej kolejności. I jeszcze jedno zastrzeżenie. Zgodnie z tym projektem jednostka samorządu terytorialnego, która zgodzi się, czy będzie chciała skorzystać z tej oferty, w trybie porozumienia musi się zobowiązać do pokrywania kosztów utrzymania takiego miejsca. Pozostałe poprawki to w pozostałych artykułach, paragrafach po pierwszym są typowo porządkujące, które wynikają z konieczności dopisania tej zmiany. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o opinię Komisji. Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta. Przewodniczący Lucjan Szutkowski. Komisja po uzyskaniu wyjaśnień przegłosowała niniejszy projekt pozytywnie na głosie. Dziękuję bardzo. Komisja Spraw Społecznych. Przewodniczący Włodzimierz Bystrzycki. Jednogłośnie 10 radnych za. Dziękuję bardzo. I Komisja Gospodarki Miejskiej. Komisja Gospodarki Miejskiej analizowała tą uchwałę z uwzględnieniem wniosku pani radnej Marii Miller, aby w paragrafie pierwszym ustęp 2 wpisać zapis następujący: do pokrywania pełnych kosztów pobytu tych osób w ośrodku wsparcia. I przy takim zapisie opinia komisji jest jednogłośnie pozytywna. Dziękuję. Bardzo proszę o powtórzenie tego zapisu proponowanego. Wniosek dotyczył paragrafu pierwszego, ustęp 2. Tutaj u końcu zdania w formie porozumienia do pokrywania teraz dopisać pełnych kosztów pobytu tych osób w ośrodku wsparcia. Do pokrywania pełnych. Tak. Słowa pełne. Czy to był wniosek komisji, czy pani radny? Był wniosek pani radnej przegłosowany przez komisję i z wnioskiem Rozumiem. Komisji. Dobrze, dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, pani radna Maria Miller. Panie przewodniczący, zwróciłam się z tym wnioskiem, ponieważ uznałam, że nasi mieszkańcy ponieśli, czy w ogóle gmina poniosła, gmina, czyli wspólnota, prawda, poniosła duże koszty związane z rewitalizacją budynku, w którym teraz znajdują się potencjalnie wolne lokale dla rodzin kryzysowych czy dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Dla mieszkańców Piły ja miałam takie przynajmniej odczucie, że głównym celem jest przeznaczenie obiektu dla mieszkańców Piły. Nie ukrywam, że jeśli miałyby stać te niektóre tam lokale puste, pewnie ich dużo nie będzie, ale gdyby po zaspokojeniu już potrzeb, jak powiedziała pani dyrektor, mieszkańców naszego miasta Piły, moglibyśmy w porozumieniu z innymi gminami przyjmować również osoby będące w trudnej sytuacji w miejsca na Bohaterów Stalingradu. Ale no, nie mogłaby to być częściowa odpłatność. No, każda gmina ma jakby obowiązki wobec swoich mieszkańców i stąd mój wniosek, żeby gminy sąsiednie, które będą się ubiegały,
o umożliwienie pomieszczenia czy lokum dla swojego mieszkańca gminy, no uiszczały pełne koszty, bo to jednak jest majątek, na który składali się no, nasi mieszkańcy naszego miasta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Chciałem poznać opinię wnioskodawcy. Panie prezydencie, czy pan, pani dyrektor, tak? Bardzo proszę. Nie widzę żadnych przeszkód, tak jak już wspominałam na komisji, żeby doprecyzować, dopisać ten przymiotnik, bo sensu uchwały wiele nie zmienia, a my też mieliśmy intencję taką, żeby zostały pokryte koszty. Ulgi, o których pierwotna uchwała mówi, ta procedowana w czerwcu ubiegłego roku, mówi o ulgach, ale tylko w odniesieniu do tych osób, którzy są mieszkańcami Piły i do odniesieniu do osób fizycznych, nie zaś do jednostek samorządu terytorialnego innych niż gmina Piła. Także oczywiście intencja jest zrozumiała, doprecyzowuje, tu nie widzimy żadnych przeszkód, żeby to dopisać. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Przepraszam, proszę kolejny głos z dyskusji. Nie widzę, możemy zatem przystąpić do głosowania. W pierwszej kolejności będziemy głosowali wniosek Komisji Gospodarki Miejskiej, aby w paragrafie pierwszym, w ustępie drugim zdanie zakończyć słowami, ostatnie zdanie tego akapitu zakończyć słowami do pokrywania pełnych kosztów pobytu tych osób w